Witamy wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nagrywamy rzeczy z Dealsa na Halloween. Z małą siostrą, przedstaw się. Co mam przedstawić? Przedstaw się, powiedz, jak się nazywasz. Mam, przecież dobra, nazywa się Nel. I była w starszym odcinku. Więc ogólnie za wszystkie te 8 rzeczy, które znajdują się tutaj w koszu, zapłaciłyśmy 67 zł i będziemy o wszystkich cenach też mówić i testować. Więc na razie prezentuję rzecz numer 1, prawda? Dobrze, na razie jest lekko wstydliwa i słabo i na razie. Ale co sobie ją mam zrobić? Więc to urządzenie polega na tym, że tutaj na, jak się nazywa to te święto, co się chodzi z cukierkami? Halloween. No ale jak się nazywa to cukierek, cukierek albo psikus. Mamy taką fajną tutaj siatkę. Podchodzimy i mówimy, proszę, cukierek albo psikus. I wtedy dana osoba wkłada nam do środka słodycze. To kosztowało, ile to kosztowało, pamiętasz? Nie. To kosztowało chyba 8 zł, mi się wydaje. No jakoś tak. 8 zł jakoś to kosztowało. Wydaje się być bardzo fajne, dobrze wykonane. I myślę, że na razie mogę to wystąpić. Dobrze wykonane. Średnio wykonane. Dalej. Dalej mamy, słuchajcie, taki fajny... W sumie nie wiem, z czego to jest wykonane. Ceramiczne. Na tea lighta, tutaj do środka wkładamy tea lighta i będzie fajnie się nam podświetlać ta buzia, idealnie właśnie do pokoju, jako taki po prostu dodatek halloweenowy. I było ich bardzo dużo. Tak samo było bardzo dużo fajnych kubków, takich w kształcie dyni. W kształcie dyni. Od razu stawiam tutaj mojej siostrze, niech ma coś halloweenowego. Dobra, idźmy dalej. Potem kupiłyśmy coś takiego, to się nazywa jakiś gumi Funks, cokolwiek to znaczy, i to jest Sour Strawberry Flower Gummy Funks, cokolwiek to jest. Otwieramy ten unboxing. To się otwiera. Nie. Dobra. A, to są szczęki. Są to żelki szczęki. To mój test? Tak. Testujemy. Muszę otworzyć. O, tu się otwiera, nie z tej strony. Zobacz, tylko uważaj, bo one się sypią do strony. One mają, słuchajcie, taki jakby cukier na sobie, co prawdopodobnie są kwaśne. Aż mi kwasota taka do buzi naleciała. O kurde no. Takie dziwne. Babcia z tej, jak się nazywało? Się do zębów. Jak się nazywało te prażynki? Babcia z grażynki? Nie, takie coś, że no nie, tam były takie bazary. I babcia przynosiła takie... To są lody. Chemiczne strasznie. Nie polecamy. Chemiczne. Ale okropnie. Kompletnie nieprawne. Dalej. Teraz nie mogę tego przełknąć. No. Dalej mamy taki zestaw cukierków. To jest na przykład oko. Szczęka, otwórzmy to. Ja pokażemy wam dokładnie. Przynieśli nożyczki? Mamy tutaj tak, co to jest? Nie wiem, to jest chyba... Jakiś chyba mózg. Co testujesz? Nie wiem. Mamy oko i oraz szczękę. Szczęka. I palce wiedźmy? No to chyba tak, ale to tak dziwnie wygląda, chyba nie będzie. Mam małe te chemiczne żelki. Co jeszcze tu jest? Bo jest jeden palec, słuchajcie, właśnie został z jednym palcem. Nie przedmuchałam. No, co jest? Oko. 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 I to wezmę... Co? Teraz spróbuję tą drugą szczękę. Kurde. Ciężko się otwiera te wszystkie słodycze, nie? Nie. To mi się udało. Nie, to nie moja ręka. To jest fajne. To jest jakby piankowe takie.
Daj. Ale też mało. Ten kawałek. Ja trzymam taką. No, ale otwórz mi to! To się nie da! Ja też mam taki sztuczny batmak strasznie. Ja będę to musiała rzuć. Ale to jest taki żelak jak te takie z żabki? Te oczy? Czy gorszy? Ale ja to skosztowało? Takie żabki chyba. To jest tam. To jest dobry. 7 zł. Jak na to, że się tutaj tak dużo, to jest takie spoko. Myślę, że można kupić i właśnie rozdawać dzieciom, bo są różne jakby słodycze. Przechodząc dalej. Już ostatnie z jedzenia. Takie oto jelly bean. I tu mamy te takie fasolki. Tylko jak coś otwiera. Tą głowę pewnie trzeba. No. Tak. To trzeba je. Bo to długo. Ale mają być strawberry. Dobra, to weź jebę pomarańczową. Ja biorę to zieloną. Kurde. Taka. Dobra, tak. Ogólnie te słodycze leżą. Nie? No, długo. Słabe. Na półkach. Nie, że długo na półkach, tylko że leżą, że są słabe po prostu. Ale też długo na półkach leżą. Bo to tak smakuje jakby... No, no dziwne. Od tego Halloween. No. Potem mamy, słuchajcie, coś takiego. Jest bardzo ciekawe. To są świeczki, które powinny, że tak powiem, być czarne i jak je zapalimy, powinny lecieć z nich czerwony wosk, jako krew. I ten test zaraz wam przyprowadzimy i pokażemy, zapalimy jedną i zobaczymy, czy to się wydarzy. A idąc jeszcze do takich łatwiejszych rzeczy, mamy też, kupiłyśmy to za chyba 6 zł było, nie? Mhm. Za 6 zł taką fajną miskę, którą albo w domu możemy trzymać cukierki, żeby rozdawać dzieciom, albo można wziąć po prostu to i z tym chodzić, prawda? Zbierać się po prostu do niej. Tak za taką cenę uważamy, że spoko. I zaraz pójdziemy jeszcze przetestować, bo też musimy się przenieść po prostu, żeby to przetestować. Będę na mamie. Coś tak. Ja tak nie powiedziałam. Takie silly stringi i ogólnie widziałyśmy, ja już to widziałam dużo na internecie i zawsze chciałam to kupić. Ja też. Ale nigdzie tak nie było i znalazłam to z przypadku, bo to było coś innego tam w ogóle, do włosów stały te. Tak. I między do włosów sprayami kolorowymi na Halloween stało też to, więc teraz się przenieśmy w inne miejsce i testujmy te stringi i te świeczki. Dobra, uwaga, zapalamy. Oczywiście nie róbcie tego w domu bez opieki starszych osób i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie będzie jakby wyglądało, że leci krew z niej. Uwaga! A więc ogólnie świeczka faktycznie tutaj, jak widać, na czerwono nam krwawi. Jest to taka dosyć jasna czerwień, mi powiedziała, ale ogólnie też bardzo strzela. No, ale powiem tak, myślę, że na Halloween będzie wyglądać fajnie, jak ktoś sobie jakiś fajny znajdzie na to, Boże, wazonik czy nie wazonik, nie wiadomo o co chodzi, no to będzie bardzo fajnie, myślę. Dobra, właśnie idziemy sprawdzić, czy to działa, weź zakrętkę, poczekaj, wstrząśnij. Tylko nie w siebie. O kurde, ale weź tu bliżej, weź tu bliżej. Nie na mnie, weź tu w ziemię. Śmieszne to jest. Trzeba mocno strząsnąć. Daj mi teraz, ja chcę. Nie. Ej, czekaj, co to jest za konsystencja? Taki... Co to można podnieść? Trochę tak spray pachnie. Śmieszna sprawa. Mega fajna zabawka, co? Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. A jeśli chodzi o Shizdilsa, to uważamy, że to była najlepsza rzecz. Za ile w sumie kosztowało? 6 czy 8 zł. I naprawdę od razu bym polecała wziąć parę, bo to
to jest za mała przednia. I ogólnie bardzo to schodzi, że gdy strzeliłyśmy w domu, to wystarczyło wziąć jakby do ręki i do niczego się nie przyklejało. Więc fajnie, bo jest łatwe do sprzątania. I do zobaczyska.